2 lutego. Droga w dół. Część szósta. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. 1 rozdział 32. Jaka głęboka jest głębia? Gdzie znajduje się głębia grzechu? Ta końcowa degradacja. Paweł wskazuje na to w końcowej części 32 wersu. Nie tylko to czynią, o czym pisał w wersach 24-21, ale także pochwalają tych, którzy to czynią. Według innego tłumaczenia przyklaskują temu postępowaniu. Paul Achtmeier pisze, że może wydać się dziwne, iż z 32 wersu wynika, jakoby pochwalanie tego rodzaju czynów było czymś gorszym niż ich wykonywanie. Jednak apostoł wskazuje na fakt, że ci, którzy coś takiego czynią, nie czynią tego sami, ale równocześnie publicznie zachęcają do tego innych. Paweł opowiada, że tym ludziom nie wystarczy, gdy przekleństwo dotyka ich życia, ale starają się, aby ich grzeszne postępowanie było normą dla innych. Pragną, aby ich prywatne grzechy były miarą publicznych zachowań, co Paweł potępia. To bardzo poważna sprawa. Żyjemy w społeczeństwie, które zaleca i pochwala zło. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko to, co nazywamy sferą rozrywki, a jeżeli nie ma w niej seksu i przemocy, ogół nie uważa już tego za rozrywkę. Współczesne społeczeństwo nie stoi lepiej moralnie. Oczywiście, że dziś nie rzucamy ludzi na pożarcie lwom i nie pozwalamy, aby gladiatorzy się zabijali. Jesteśmy bardziej wyrafinowanym społeczeństwem, aby czynić coś podobnego. Jednak rozrywka dużo mówi o stanie społeczeństwa. Ukazuje także niewłaściwy stan chrześcijaństwa. 1 rozdział listu do Rzymian niesie poselstwo, że grzech sprowadza chorobliwy stan i śmierć. Dlatego Bóg chce pomóc ludziom, aby porzucili grzech. I to nie tylko po to, aby zostali zbawieni. Bóg chce przemienić ich umysły. Bóg pragnie, aby ludzie wierzący byli po stronie tych, którzy popierają to, co budują. Pragnie, aby to Jego drogi były społeczną normą. Jako ludzie wierzący mamy udział w umacnianiu społeczeństwa przez aprobowanie tego lub negowanie postaw i zachowań.